Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Szczęść Boże Pan Ojcu i Panu Profesorowi. Poruszę jeden bardzo ważny temat. Będę mówił krótko, około 2 minut, ale proszę wysłuchać. Otóż obecny w studio ojciec Piotr bardzo słusznie często przypomina niektórym, jesteśmy w Radiu Katolickim, kiedy ktoś na przykład niewłaściwie się przedstawi, prawda? Tak byle jak. Otóż ja chcę zwrócić uwagę na jedną sprawę dotyczącą wyborów. Zastanówmy się, kochana radio, rodzino Radia Maryja, kim jest w istocie pan Jarosław Kaczyński? Otóż ten człowiek przychodzi do katolickiego radia, prosi i zabiega tu o poparcie katolickiego elektoratu z jednej strony, a z drugiej strony na najważniejsze stanowisko samorządowe w Polsce, czyli na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, promuje Czesława Bieleckiego, człowieka, który po pierwsze żyje w konkubinacie z kobietą po 3 rozwodach z panią Iloną Łebkowską, scenarzystką. I to jest fakt powszechnie znany, o tym piszą gazety. Przed wyborami jeszcze pismo kobiece Gala na pierwszej stronie pokazało tych państwa obejmujących się i udzielających wspólnie wywiadu. I tam były pytania, ja sobie to przeczytałem, ale przecież nie macie ślubu. Ale cóż tam, ślub to tylko taki symbol, prawda? To nam nie przeszkadza, prawda? Nasze rodziny to akceptują i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy fakt kompromitujący i pana Czesława Bieleckiego na to stanowisko i pana Jarosława Kaczyńskiego, który takiego człowieka promuje. Druga sprawa to jest to, o czym powiedział pan profesor. Otóż pan Czesław Bielecki wspólnie z panią Olechowskim zakładali ten Ruch Stu, organizację superliberalną sterowaną przez masonerię. No i trzeci fakt również, no moim zdaniem deprecjonujący tego człowieka na to stanowisko. Otóż pan Czesław Bielecki nie jest Polakiem. Urodził się, wychował w rodzinie żydowskiej. Jego stosunek do krzyża będzie tożsamy ze stosunkiem do Radia Maryja. To samo, co mamy z panią Gronkiewicz-Walcz, mielibyśmy z panem Czesławem Bieleckim. Zastanówmy się, kim jest w istocie pan Jarosław Kaczyński, który potrafi coś takiego zrobić. I nie mówmy, nie tłumaczmy sobie, że on tego nie wiedział, bo to są rzeczy podstawowe.